Szanowni Państwo, zapraszamy wszystkich tutaj bliżej, zainteresowanych tym, co tutaj się dzieje. Dojeżdżają do nas stare samochody. Mamy 3 stare samochody, które za chwileczkę staną tutaj. 4! Dobrze. Pan Jan dodaje, że są 4, bo jeden już stoi tutaj na dole. Za chwilkę podjadą do nas jeszcze 3. Między innymi Warszawa, taka jaką możecie, drodzy Państwo, oglądać na tym dziele, które za moimi plecami. Parę słów wprowadzenia, zanim przywitam wszystkich zebranych i oddam głos panu profesorowi Jackowi Rykale. Chciałem Państwu powiedzieć, że pewnie już mieliście okazję przeczytać w wielu miejscach w prasie, czy również słyszeć w radiu, czy w telewizji, że jest to pierwsza tego typu realizacja wielkogabarytowego dzieła sztuki naścienna w Sosnowcu. Oczywiście sami Państwo dobrze wiecie, że w różnych punktach miasta pojawiają się różnego typu realizacje, czy to graffiti, czy też mniejszych murali, ale w takim rozmiarze możemy zaobserwować po raz pierwszy dzieło sztuki na ścianie w Sosnowcu. Szanowni Państwo, dzieło wyjątkowe również z tego względu, że zwykle, jeśli mówimy o muralach, są to prace tworzone specjalnie, dedykowane pod konkretną ścianę. Czasami artyści bawią się niektórymi detalami architektonicznymi, używając do celów swoich projektów również czy ankrowania, czy poszczególnych okienek, kominów. Natomiast tutaj mamy zgoła odmienną sytuację, ponieważ profesor Jacek Rykała zdecydował się przenieść na ścianę oryginalne swoje dzieło, swoją pracę autorską i trzeba przyznać, że efekt jest znakomity. Kiedy początkowo rozpoczynaliśmy rozmowy na temat tej realizacji, zastanawiałem się, ja wybierając właśnie tego, a nie innego artystę na tego typu pierwszą realizację, myślałem o którymś z podwórek bądź bram pana profesora, ale w momencie, kiedy pan profesor Jacek Rykała zaproponował żółtą Warszawę stojącą w tym podwórku, to stwierdziliśmy wspólnie, że to jest fantastyczny pomysł i tak doszło do prac projektowych. Prace projektowe też trwały dosyć długo, ponieważ trzeba było przetransponować to dzieło, oryginalne dzieło sztuki na język muralu, właśnie tak, żeby było czytelne z różnych punktów naszego miasta w tym podwórku. I wtedy przystąpiono po wykonaniu projektu przez pana profesora, przystąpiono do realizacji. I realizacja też niebagatelna, ponieważ stworzona przez 2 artystów, których gościmy również dzisiaj. Pan profesor Jacek Rykała jest już obok mnie, także myślę, że możemy go przywitać oklaskami. I drodzy Państwo, tych 2 artystów, o których chciałem również wspomnieć, którzy realizowali dzieło pana profesora, to pan Miłosz Wnukowski i Aleksander Kozera, a ten drugi, również panowie są, pokażcie się, Olek, widzę cię tam za tego namiotu, tak, podnieś rękę, że to ty. To jest Olek Kozera, oklaski, a gdzieś zniknął mi Miłosz Wnukowski. Idzie tam, tam jest Miłosz Wnukowski, szanowni państwo. Panowie realizowali to dzieło. Olek Kozera opracował też technologię, ponieważ nie było to zadanie łatwe i potrzebowaliśmy również specjalnego podłoża. I tu znaleźliśmy świetnego partnera w postaci Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych, któremu z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję. Jest z nami pani Joanna Sekuła, która jest dyrektorem Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. Bardzo dziękuję pani dyrektor za pomoc w realizacji tego dzieła. Myślę, że przygotowaliście fantastyczną ścianę. Dzięki temu mamy gwarancję, że to dzieło sztuki, poczynając od podłoża, jak i farb, których użyliśmy przy realizacji, o tym może pan profesor też wspomni, daje gwarancję, że to dzieło sztuki, no, bez zabiegów konserwatorskich powinno wytrzymać kilkanaście lat. Tak optujemy. Natomiast mamy nadzieję, że zostanie tutaj z nami na wieki. Będziemy o nie dbać i je konserwować. Jest z nami również pani Jolanta Skorus, dyrektor Sosnowieckiego Centrum Sztuki, ponieważ muzeum w Sosnowcu, które podjęło się tej realizacji wspólnie z Sosnowieckim Centrum Sztuki Zamek Sielecki, weszło we współpracę i planujemy cyklicznie, wymiennie z tą drugą instytucją, którą Państwu podałem,
realizować tego typu dzieła. I tak jak wspomniałem, nie chodzi nam o to, żeby kopiować to, co już się dzieje w różnych punktach Europy i świata, ale bardziej przenosić właśnie oryginalne dzieła malarskie na język muralu, na ścianę, tak żeby wszystkim mieszkańcom upowszechniać też artystów, których mamy, bo to był też główny cel założony przez nas, żeby wszyscy mieszkańcy mogli poznać, jakich mamy wspaniałych artystów, co tworzą, jakim językiem się wypowiadają artystycznie, i o to właśnie chodziło. I pierwszym realizatorem naszego przedsięwzięcia jest pan profesor Jacek Rykała. Bardzo proszę o parę słów. Dzień dobry Państwu. Nim podziękuję, chciałem powiedzieć o takiej trochę metafizycznej rzeczy. Całe życie towarzyszą mi takie dziwne wydarzenia, których nie potrafię wytłumaczyć, a które no, nie będę ukrywał, że uważam za fajne. Otóż w momencie, jak zaczęliśmy pracę nad tym muralem, równocześnie zaczęliśmy próby w Teatrze Bez Sceny Andrzeja Dopierały. Jest to prywatny teatr, który działa od 20 lat w Katowicach. Dwa lata temu dostał lokal na ulicy 3 Maja w Katowicach i pomału zaczyna funkcjonować jako teatr stacjonarny. Zaczęliśmy, reaktywowaliśmy Mleczarnię, moją sztukę o Sosnowcu, którą graliśmy przez 7 lat wcześniej w Teatrze Śląskim w Katowicach. Ona została zdjęta przez nowego dyrektora, który chyba nie przepada za Sosnowcem. I aktorzy nie wykasowali tekstu sobie w głowie, tylko bardzo chcieli, żebyśmy ją dalej kontynuowali. No i zaczęło się równolegle z muralem. I proszę sobie wyobrazić, w piątek była premiera i w sobotę, na parę dni wcześniej dzwoni do mnie Andrzej Dopierała i pyta mi się, jaki jest adres mojego teatru? Ja mówię, no jak to jaki? Katowice, 3 maja 11. A jaki jest adres domu, na plecach którego zrobiłeś mural w Sosnowcu? Sosnowiec, ulica 3 maja 11. Więc niech mi ateiści nie wmawiają, że tam na górze nie ma nikogo. To tyle tytułem metafizyki. Bardzo chcę podziękować Pawłowi Duszy, dyrektorowi Muzeum w Sosnowcu, za propozycję zrealizowania muralu. To pierwsza przygoda tego typu w moim życiu i naprawdę warto było, nie chodzi mi o efekt, ale chodzi mi jakby o to, co się działo. Poznawałem różne rzeczy. Bardzo dziękuję Olkowi Kozerze, który prowadził prace realizacyjne, i Miłoszowi Wnukowskiemu, który również realizował, ponieważ stanęli na wysokości zadania i okazało się, że są wysokiej klasy profesjonalistami, specjalistami. A już prywatnie, z punktu widzenia człowieka, który się urodził w Sosnowcu i całą swoją twórczość związał z tym miastem, mogę powiedzieć, że jest mi bardzo miło i że mój mural początkuje być może cykl realizacji, ponieważ wiem, że pan dyrektor marzy o sytuacji, że więcej ścian w Sosnowcu będzie miało malowidła. W Łodzi, a jest to miasto mi bardzo bliskie, bardzo podobne do Sosnowca, gdzie architekci, którzy budowali Łódź, budowali również w Sosnowcu. W Łodzi jest, proszę sobie wyobrazić, blisko 100 murali i przyjeżdżają wycieczki młodzieży, aby przejść szlakiem murali.
idźmy tym śladem. Bardzo dziękuję wszystkim. Dziękuję. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Drodzy państwo, jeszcze słowa podziękowania. Przede wszystkim chciałem podziękować panu prezydentowi miasta Sosnowca, Arkadiuszowi Chęcińskiemu, za patronat nad przedsięwzięciem, ponieważ mieliśmy sygnał, że pan prezydent miał do nas O, widzę pana prezydenta. Dzień dobry, panie prezydencie. Pan prezydent już do nas macha, idzie prężnym krokiem. Zapraszamy, panie prezydencie, do nas. Zwyżka czeka. Także dziękuję panu prezydentowi, ale również chciałem podziękować Wydziałowi Kultury i Komunikacji Społecznej. Z nami pani Aleksandra Marzyńska, naczelnik tegoż wydziału. Bardzo dziękuję również za wsparcie finansowe. Drodzy państwo, to wszystko, co tutaj się też dzieje, nie odbyłoby się bez pomocy Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, choćby pomoc przy przetransportowaniu nas tutaj na ten dach. Również Straży Miejskiej dziękuję za zabezpieczenie terenu. O Miejskim Zakładzie Zasobów Lokalowych już tyle wspomniałem, że już wręcz nie wypada, pani dyrektor, ale jeszcze raz pani podziękuję. Pana prezydenta zapraszamy do nas. Będziemy prosili o parę słów oficjalnego również otwarcia, ponieważ, no, drodzy państwo, to dzieło możecie oglądać już od kilku dni. W momencie, kiedy zdjęliśmy rusztowania, mogliśmy z nim obcować. Natomiast dzisiaj to jest ten oficjalny moment, kiedy je otwieramy. Zastanawialiśmy się, czy nie zawiesić tu jakiejś ogromnej płachty, że było takie wielkie wow, ale myślę, że zależało nam na tym, żebyście mogli, drodzy państwo, już to dzieło podziwiać od kilku dni. Bardzo dziękuję również panu Ryszardowi Czerwińskiemu i tym starym samochodom, które tutaj przybyły. Także bardzo, bardzo wszystkim zaangażowanym dziękuję. Panie profesorze, warto też powiedzieć o tym, że na dzisiejszą uroczystość przyszło wielu artystów. Także mamy wsparcie mentalne również wielu, wielu artystów, którzy się tutaj znajdują. Widzę was naprawdę, drodzy kochani, wiele, wiele znajomych twarzy, także bardzo się cieszę, że z nami jesteście. A teraz oddaję głos panu prezydentowi. Dzień dobry, witam państwa serdecznie z dachu. Muszę przyznać, że w takich okolicznościach przyrody jeszcze nie rozmawiałem z mieszkańcami jakiegokolwiek miasta, tym bardziej swojego ukochanego Sosnowca. Nie będę też ukrywał, że największym impulsem, żeby tutaj się dostać, była ta zwyżka, bo nigdy, zawsze widziałem, nigdy nie korzystałem, także bardzo się cieszę. Szanowni państwo, myślę, że to kolejny moment, w którym możemy powiedzieć, że nasze miasto zaczyna żyć i być normalnym miastem, w którym każdy coś dla siebie znajdzie, nawet na dachu. Ja bardzo chciałbym wszystkim podziękować twórcom, panu Jackowi Rykale, panu profesorowi przede wszystkim, za to, że tworzą, że mają pomysły, za to, że dzieje się coś, co w wielu miastach może byłoby niemożliwe. Dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję państwu, że tutaj jesteście. Dziękuję wszystkim ludziom kultury i sztuki, którzy są, bo dzisiaj chyba już oficjalnie może ci, którzy różnego rodzaju wzory, murale i inne rzeczy rysują po ścianach, dzisiaj możemy chyba już oficjalnie, panie profesorze, powiedzieć, że murale przechodzą jako prawdziwe dzieło sztuki, jako prawdziwa kultura przez duże K, także bardzo z tego powodu się cieszę. Cieszę się, bo to centrum zaczyna żyć. Mamy muzę, do której państwa zapraszamy na różnego rodzaju fajne programy, koncerty. No i cóż, no nie wiem, bo jak tutaj jechałem, mówiliśmy o tym, że odsłonięte już jest, także bardzo się cieszę. Podziwiajcie państwo za chwilę pewnie wspaniały koncert. Chyba pierwszy koncert na dachu w Sosnowcu, panie dyrektorze. Pierwszy koncert na dachu. Ja nie wiem, czy w innych miastach się odbywają koncerty na dachu. Ja się bardzo z tego powodu cieszę, że taki koncert będzie się właśnie tutaj u nas, w naszym rodzinnym, kochanym Sosnowcu. Dzięki, jeszcze raz dzięki. Dzięki, panie profesorze. Dziękuję panu prezydentowi. Panie prezydencie, odbył się niedawno koncert YouTube w Nowym Jorku, a dzisiaj będzie Legenda Kazimierza w Sosnowcu. A propos Kazimierza, co prawda o innym Kazimierzu, ale też dziękuję Miejskiemu Domowi Kultury Kazimierz za sprzęt, nagłośnienie, dziękuję, że nam pomogliście. Myślę, drodzy państwo, że też słowa podziękowania należą się wszelkim mediom. Drodzy państwo, którzy tutaj mnie słyszycie, jesteście czy fotoreporterzy, naprawdę tyle dobrych słów, ile padło w kontekście pracy pana profesora Jacka Rekały o muralu, o Sosnowcu. No naprawdę nie spodziewaliśmy się, że tak duży odzew będzie w
medialne, więc bardzo wam dziękujemy. Myślę, że naszą ciężką pracą pokażemy w przyszłości i staniemy się przyczynkiem do wielu, wielu dobrych słów, które mogą popłynąć w waszych gazetach, radiach, telewizjach, we wszelkich mediach, które reprezentujecie. Także dziękujemy jeszcze raz. Panie prezydencie, czyli rozumiem, że... Panie profesorze, panie prezydencie, rozumiem, że możemy uznać oficjalnie, że mural jest oddany mieszkańcom. Radujcie się państwo, cieszy oko, cieszy duszę. A za chwilkę na tym dachu, na tej scenie chciałem powiedzieć, na tej scenie wystąpi zespół Legenda Kazimierza. Także zapraszamy muzyków już do nas. Myślę, że w przeciągu 5 minut będą w stanie się tutaj na górze zainstalować i będziemy mogli przez kilkadziesiąt minut posłuchać ich występu. Serdecznie dziękuję. Wszystkich państwa zapraszam na nasze kolejne wydarzenia, ponieważ Muzeum w Sosnowcu obecnie przechodzi gruntowny remont, dlatego też staramy się wychodzić na zewnątrz, do państwa, na dach również. I stąd nasza obecność również w tym miejscu. Wszystkiego dobrego państwu życzę. Dziękuję panu prezydentowi, dziękuję panu profesorowi. Życzę miłego odbioru, wspaniałej muzyki. Zapraszam muzyków na scenę. Witamy państwa serdecznie. Nazywamy się Legend of Kazimierz. Przyjechaliśmy do was z Krakowa. Chcemy dzisiaj państwu zaproponować podróż w okolice Morza Śródziemnego. Będziemy w Izraelu, w Serbii, w Bułgarii,